Cześć wszystkim z tej strony Radek Chodkowski, humanista na giełdzie. Witam Was w Technicznym Poniedziałku. Jak zwykle przyjrzymy się kilku spółkom, dziesięciu spółkom, no i oczywiście trzem głównym indeksom. Zobaczymy, co ciekawego się dzieje, a myślę, że jak widzimy już tu na przykładzie WIGU 20 dzieje się raczej pesymistycznie. Krótka informacja: ja to nagrywam w weekend, w związku z czym Wy to obejrzycie w poniedziałek. Dane będą aktualne na piątkowe zamknięcie. Mamy dziesięć spółek, pięć z nich wybrałem sam z rynku, drugie 5 Pięć wybrałem spośród Waszych propozycji, które zgłosiliście pod poprzednim nagraniem i myślę, że już wiecie, jak to działa. Wpisujecie spółki pod tym nagraniem, które oglądacie, i ja przy kolejnym nagraniu te komentarze sprawdzę. I oczywiście z Waszych komentarzy wybiorę, wybiorę pięć spółek, więc wstępy mamy za sobą. Możemy rozpoczynać analizę. Partnerem nagrania jest Saxobank, który wystartował niedawno z nową promocją. Nowi klienci mogą handlować bez prowizji akcjami 100 najpopularniejszych amerykańskich spółek. Szczegóły znajdziecie w linku pod filmem. Zaczynamy od indeksu wig 20 który, jak już widać, o i troszeczkę go zbytnio. Skróciłem, bo zazwyczaj oglądam dwa lata. Ok, który jak widać znajduje się już, myślę, że można to powiedzieć, w trendzie spadkowym. Kiedy ostatni raz nagrywaliśmy, byliśmy tutaj na tym podbiciu, podbiciu do góry. W tym momencie przejechaliśmy z poziomu 2350 na około 2230 kilka. Wykonaliśmy taki ruch impulsowy, ruch spadkowy. Jesteśmy poniżej tych trzech dołków, które tam się kształtują we wrześniu i październiku. No i jedyne co broni nas przed. Przed powiedzeniem, że jesteśmy najniżej w tym roku, to jest ten dołek z sierpnia, z początku sierpnia, no i oczywiście dołek z początku roku ze stycznia. Więc jeżeli te dołki zostaną pokonane, mniej więcej stanie się to w okolicy 2170 punktów, czyli już niecałe 100 punktów nas od tego dzieli, no to będziemy mówili, że nie tylko jesteśmy najniżej, znaczy nie tylko, że rok jest na minus na Wigu 20, bo już jest na minus, ale również, że jesteśmy w okolicy tegorocznych minimów, czy na tegorocznych minimach, więc no ewidentnie od pół roku kierunek rynek zmienił. Na razie potwierdziliśmy poprzez przełamanie tych trzech dołków. Patrzymy, co jeszcze będzie się działo. No można powiedzieć, że poziom 2200 jest tutaj znaczący. Z tego względu, że tutaj mamy jakiś tam cień, tu z przemrożeniem oka można powiedzieć, że mamy dołek, no i tutaj mamy szczyt, więc z temu, temu poziomowi 2200 punktów bym się na Wigu 20 przyglądał. No na WIG-u 40 wygląda to troszeczkę mniej jednoznacznie spadkowo, to znaczy ta tendencja po wierzchołkach spadkowa jest, natomiast ten ostatni dołek jeszcze nie jest niższy niż, niż te trzy poprzednie dołeczki. Widzimy, że na Wigu 20 już jesteśmy niżej. Jeśli chodzi o Navigu 40 nie jesteśmy, no. Ale ta tendencja cały czas jest, jest spadkowa. No i bardzo podobnie gdzieś tam między tymi scenariuszami wygląda SW 80, który no, wyrównuje w tym momencie, myślę, że można tak powiedzieć, te trzy ostatnie dołki. Czy tam dwa ostatnie dołki, bo tutaj raczej jako dwa dołki to wygląda. No ale też patrząc po wierzchołkach, no, ta tendencja jest ewidentnie spadkowa. Więc zobaczymy, co się wydarzy w kolejnych dniach. To znaczy, czy będziemy podejmowali próbę. Zrobienia jakiejś korekty wzrostowej, jakiegoś impulsu po tym ruchu spadkowym o ponad 100 punktów, czy około 100 punktów. Czy tu będziemy próbowali coś jeszcze podbić, czy na przykład rynek dalej będzie spadał? No, oczywiście, mile widziane byłoby to podbicie, bo to jeszcze tam daje nam nadzieję na jakieś pozytywne scenariusze rynkowe. Tutaj, słuchając komentatorów, no, mówi się o, o HOS-ie, mówi się może nawet o, o nowych maksimach, generalnie, że, że polski rynek nie wygląda tak źle. Na Natomiast no patrząc na Wig 20, nie wygląda to najlepiej, i również na SWIG 80 wygląda to nie tak szczególnie optymistycznie, przynajmniej na razie nie widać jeszcze żadnych tutaj przygotowań pod tą dobrą końcówkę roku. A wiem, że końcówki roku lubią być dobre No rok temu, między połową listopada a grudniem. Mieliśmy, mieliśmy fenomenalny czas na giełdzie. Tym razem wiele na to wskazuje, że tak może nie być, chociaż z drugiej strony zobaczmy, że rok temu również od połowy roku do połowy października, do początku października trwał ruch spadkowy, i dopiero w listopadzie rozpoczął się ten ruch do góry. Więc możliwe, że jeszcze nie wszystko stracone. No tutaj obserwowałbym te kilka najbliższych sesji, czy one. Przebiegną pod znakiem jakiejś tam aktywizacji popytu, czy wręcz przeciwnie, polecimy w dół przez te wszystkie wsparcia, no bo wtedy to będzie wyglądało już nieciekawie. Tyle było o indeksach. Przechodzimy do spółek. Na pierwszy rzut, 11 Beat Studios. Spółka po bardzo mocnych spadkach, oczywiście po premierze Frostpanka dwójki. Ja we Frostpanku dwójce spędziłem już ponad 50 godzin. Uważam, że to jest rewelacyjna gra pod kątem jakości. Pod kątem przyjemności, rozgrywki i satysfakcji, którą daje, no ale wiemy, że nie o to chodzi. Chodzi o to, że gra się rozminęła z oczekiwaniami graczy. Kurs spadł z okolicy 630 do 260 zł, czyli o ponad 50%. No i trzeba się cofnąć dosyć mocno w historii żeby zobaczyć, kiedy byliśmy tak nisko. Byliśmy tak nisko w 2019 roku, w styczniu, czyli ponad 5 lat. Cofnęło nas to w notowaniach. No wszyscy ci, którzy w nadziei na, na, jakiekolwiek, na jakikolwiek sukces tej gry trzymali akcję przez ostatnie lata, bo przypomnijmy, że premiera Frostpunka 1 to był ten czas, czyli 2018 rok. No czekali, czekali ludzie 6 lat i na dzień dzisiejszy jesteśmy na poziomach, na których byliśmy. Przez jakiś czas, oczywiście, po premierze Frostpanka, jedynki, więc rynkowo bardzo bolesna lekcja. Tak jak mówię, moja subiektywna ocena gry jest, jest pozytywna. Natomiast myślę, że niedługo przyjdzie czas na jakieś odreagowanie. To znaczy kurs się już bardzo mocno przecenił. Eee, oczywiście wiem, że w przypadku producentów gier jest taka zasada, że ta gra musi być na tyle rewelacyjna, żeby zarobiła na wszystkie nieudane tytuły. Tam wiemy, że te premiery z wydawnictwa były różnie przyjmowane, delikatnie mówiąc. No i oczywiście musi podtrzymać bardzo mocne IP na przyszłość, żeby ten apetyt był, żeby te cykle typu, tam się porównujemy do Assassin's Creed'a, do Fify, tak, że te najlepsze gry potrafią zarabiać przez 20 lat czasami i, i, i dłużej. No tutaj czy taki efekt będzie zobaczymy, w każdym razie myślę, że pojawił się lada chwila kupujący, dla których no, poziom 260 zł będzie poziomem atrakcyjnym, oczywiście będziemy liczyć czy tam jakaś premiera projektu 8 będzie miała miejsce i co to w ogóle będzie zagrała, więc... Spodziewam się w najbliższym czasie aktywizacji popytu. Oczywiście łapanie spadającego noża w takiej sytuacji no jest obarczone dosyć dużym ryzykiem, ale mimo wszystko już rynek zdążył dosyć dużo pesymizmu przepracować i spodziewałbym się, tak jak mówię, jakiejś tutaj stabilizacji. W jakim poziomie? Szczerze powiem, że no trudno mi tutaj sprognozować. Może okolica 212, jako taka granica, której nie udało się pokonać przed premierą Frostpanka 1. Czy to 212, czy 215, czy może 250 zł, jako taka okolica tego dołka z 2020 roku, czyli tej bez covidowej i gdzieś powiedzmy dołka po premierze Forspanka 1. Nie są to mocne poziomy, nie są to wyraźne poziomy, są to poziomy z bardzo dalekiej przeszłości, więc. Ich siła jest, jest oczywiście mniej znacząca, natomiast, no, tak jak doświadczenie uczy, że gdzieś tam, no, ile jesteśmy już po tej, po tej korekcie, no, miało to miejsce 19 czy tam 18 września, prawda? Czyli, czyli jesteśmy już ponad miesiąc, po, ponad miesiąc trwają te spadki, więc myślę, że przynajmniej jakieś pierwsze próby odbicia powinny się niebawem pojawić. Allegro, Allegro też możemy sobie troszeczkę rozszerzyć bardzo ładna historia debiutów przy okazji zachęcę was bo prawdopodobnie w momencie w którym to oglądacie czyli w poniedziałek ukaże się również nagranie z cyklu Echa Rynku w którym rozmawialiśmy troszeczkę o debiutach między innymi w kontekście debiutu żabki rozmawialiśmy też troszeczkę o Allegro więc jeżeli lubicie takie rynkowo około rynkowe tematy no to najnowsze Echa Rynku na kanale Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych prawdopodobnie lada chwila się ukażą albo bo jeżeli oglądacie to później już się ukazały. No Alegro po debiucie oczywiście ruch spadkowy, trend spadkowy, no wiemy, że tam była, był ten bum, boom cowidowy, wszyscy siedzieliśmy w domu, robiliśmy zakupy przez internet, spółka bardzo wysoko zadebiutowała, no i oczywiście później przystąpiła korekta, i od tamtego czasu mamy trend wzrostowy. No i ten trend wzrostowy trwa już w zasadzie też około dwóch lat, natomiast tak jak większość czy duża część tych dużych spółek, Patrzę, że z dużych spółek jeszcze dzisiaj będziemy mówili i o cyfrowym i o... I o Kętach, więc będzie troszeczkę o tych dużych spółkach. No ale tutaj dotarliśmy do pewnego zwrotnego punktu. Tym zwrotnym punktem wydaje się być granica 34 zł. Mianowicie tutaj rynek już nam spada i dotarliśmy do poziomu, który w przeszłości już się udawało bronić. Widzimy, że najpierw on był broniony jako techniczny opór dwukrotnie. W momencie, kiedy się go udało przełamać, no to rynek od razu zrobił bardzo ładny skok z 34 na 40-41 złotych i później 34 złote było bronione jako wsparcie raz w sierpniu, później niedawno na początku października. No w tym momencie można powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilku sesji również w minionym tygodniu ta obrona miała miejsce. Więc jeżeli gdzieś tam ta, ten pesymizm na szerokim rynku i na dużych spółkach wpisuje się w, nasz, w nasze założenie. No, to, to myślę, że tutaj można by było postawić na to, że 34 zostanie przełamane. Ja również mam na to postawione, postawionego Turbosa na spadki. Mówiłem o tym podczas ostatniej konferencji na warszawskiej giełdzie, czyli Warsaw Structured Products and Derivatives Conference. Chyba taka była pełna nazwa. Mogę wam ją podlinkować w komentarzach w opisie filmu, jeżeli jeszcze nagranie jest dostępne. Wtedy właśnie mówiłem o moich pomysłach na, na turbosy, na waranty i na kontrakty terminowe. Więc Allegro pod znakiem, pod znakiem przełamywanego wsparcia. Myślę, że musimy trochę przyspieszyć, bo, bo chyba się rozgadałem trochę za bardzo o indeksach. Aseco Poland, jedna z trzech spółek Aseko notowanych. Ja jestem fanem aseco Business Solutions. aseco Poland jest podmiotem, który mniej mi troszeczkę przypadł do gustu, On jest troszeczkę bardziej ślamazarny. Również ta historia nie jest szczególnie. Szczególnie jednoznacznie wzrostowa, że tak można powiedzieć. Na Seco Business Solutions dużo bardziej mi się wykres podoba. Chyba niedawno również ASECO BS omawiałem. Natomiast Asyko Poland pokazuje się w kontekście oczywiście siły, w kontekście przełamywania poziomu 92 zł. Był to poziom, do którego udało się to w 2023 roku, również w 2024 pod koniec sierpnia. No i niedawno jeszcze ten poziom został dotknięty. Widzimy, że z tego poziomu na sesji piątkowej było całkiem mocne cofnięcie dwuprocentowe, no ale ciągle pozostajemy w relatywnej bliskości tego, tego poziomu oporu. Również od strony dołków, no ta tendencja w roku 2024 jest całkiem przyzwoita. Weszliśmy w ten rok w okolicy 73 zł, obecnie 89,90 zł, więc też nie no biedy, krótko mówiąc, nie ma, więc Asyko Poland pod znakiem pewnej siły, aczkolwiek jakbyśmy tak rozszerzyli sobie ten ruch, no to widzimy, że. Że też tanio szczególnie trendowo nie jest. Tak w tym kontekście, że, że no dosyć wyraźne są zarysowane dołki i poziomy, na których dzisiaj jesteśmy, no to można by tu było jakoś trajektorię po wierzchołkach próbować rysować, więc no jak z każdą... Jak z każdym przejawem siły myślę, że, że tutaj te opory przełamuje się z taką dozą niepewności, dozą ostrożności. Tutaj trudno jest, zwłaszcza na, może nie zwłaszcza na polskiej giełdzie, ale trudno jest powiedzieć taka jednoznaczna pompa w górę, że, że tutaj tylko siła, tylko moc, tylko, tylko do góry. Tylko do góry no, zawsze gdzieś tam się tak zastanawiamy, delikatnie chodzimy na paluszkach, czy te opory uda się przełamać. Myślę, że w przypadku Asyko Poland jest podobnie. Benefit, spółka, która... Wysyła pewne niepokojące sygnały, tak? Widzimy szczyt w maju, tak jak na wielu spółkach, chyba w poprzednim nagraniu pokazywałem ileś różnych wierzchołków, które miały miejsce w maju. Na beneficie również okolica 3000 zł. No ale to już na razie wygląda na to, że jest historia, tak? Zeszliśmy pięterko niżej. Stworzył się pewnego rodzaju, pewnego rodzaju wsparcie, które później stało się oporem. Ten opór. Jak widać, był broniony przez kilka prób jego sforsowania. No i w tym momencie rynek na fali tej ostatniej przeceny schodzi w kierunku kolejnego wsparcia. To kolejne wsparcie to będzie poziom 2400 zł. Myślę, że tutaj należałoby go wskazać. No, i mamy taki podział mniej więcej co 300 zł, tak? 3000, później mniej więcej 2700. Mogę podciągnąć, żeby nam pasowało do tezy i 2400 zł, więc też poziom bardzo wyraźny, poziom, którym, któremu myślę warto się przyglądać, ponieważ jeżeli zostanie przełamany, będziemy najniżej od marca, czyli najniżej od tam 7-8 miesięcy, zależy oczywiście, kiedy to, kiedy to wypadnie, więc. No, oczywiście klasyka, tak? Czyli jesteśmy bardzo mocno zarobieni na spółce. Co robimy? Czy czekamy, bo spółka będzie rosła dalej? Czy, czy sprzedajemy, bo po prostu koń pada, więc trzeba z niego zsiąść? Mówiąc tutaj tymi giełdowymi przysłowiami, polska giełda raczej ostrożnie. I oszczędnie tutaj skąpi nam takich historii wzrostowych, że spółki rosną, 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 rosną i z roku na rok rosną, rosną. U nas jest tak najczęściej, że jak, jak rosną, w pewnym momencie spółka przestaje być grana, no i trafia się jakiś okres posłuchy, jakieś korekty, te wszystkie azbisy, wotumy i, i wiele podobnych spółek. Doświadczyło tego losu. No, w tym momencie mamy kilka spółek, które rosną pięknie. Voxel, Electroteam, Rainbow i, i, i kilka innych, tak? No i oczywiście XTB, którym dzisiaj się będziemy zajmowali. No i zobaczymy, czy ta historia się powtórzy. To znaczy, czy te piękne, dynamiczne, długookresowe wzrosty o razy kilka zostaną zgaszone, czy one jednak będą trwały. Więc na beneficie na razie obawy o to, że. Że no, największe wzrosty mamy za sobą, że zaczyna się zmieniać kierunek i że zamiast przełamywać opory, zaczynamy przełamywać. Wsparcia. Cyfrowy Polsat. Głośna spółka ostatnio, duża, duża historia. Patrząc na kurs, widzimy wyraźnie, że były czasy dobre dla spółki, nawet gdzieś tam okolica 36-38 zł. No ale ostatnie 3 lata to są czasy dużo dużo gorsze dla spółki. Widzimy spadek do poziomu 10 zł w 2024 roku. No ale ostatnio coś się zaczyna dziać. Tak? Zaczyna się dziać. Z jednej strony zaczynało się dziać. Ja chyba mówiłem wtedy o tej spółce, nie pamiętam tylko gdzie rysowałem te poziomy oporu, czy to było okolica 14 zł, czy, czy jakaś inna, czy może była to okolica niższa, gdzieś tam w tym rejonie. Trudno mi w tym momencie powiedzieć. Przyjmijmy, że to było 14 zł. Poziom został naruszony, został pokonany. Byliśmy na poziomie 15 zł, czyli we wrześniu, byliśmy najwyżej od roku. Od sierpnia 2023, no ale niestety rynek zrobił ruch spadkowy i ten ruch spadkowy tutaj właśnie obserwujemy, i, i tak naprawdę na tym ruchu spadkowym wszystko w tym momencie wisi. To znaczy, patrząc po szczytach, mamy szczyt, który gdzieś tam ładnie nam się zarysował, i wyższy szczyt, czyli ten wierzchołek został pokonany. Mamy absolutny dołek, wyższy dołek, i na razie wygląda na to, że mamy wyższy dołek, prawda? czyli tendencja na wierzchołkach jest rosnąca, tendencja na dołkach jest również ros, rosnąca no i można tutaj grać te scenariusze roz, zmiany trendu z jakimś tam nawet relatywnie ciasnym stop lossem tak? jesteśmy na poziomie 12,60 więc myślę, że tego stop losa gdzieś tam złotówkę niżej można by było stawiać, oczywiście pamiętacie, że to nie jest rekomendacja, to jest tylko taka bardzo prosta logika, jak można by było to rozegrać czy jak ja bym to rozegrał więc widzimy wyraźnie, że no coś przynajmniej na razie wygląda na to, że się zmienia. Oczywiście tam się dużo dzieje wewnątrz spółki, więc również o tym można by było dyskutować i różne scenariusze z tego budować. Natomiast ja tam wewnętrznych spraw nie znam, więc jedynie powiem o kursie. Kurs na razie zakładając, że wydarzył nam się wyższy dołek i kurs miałby szansę pójść do góry, no to. Wydaje się to być ciekawym technicznie miejscem. Już myślę, że na tym całą tą analizę zakończę. Wydaje mi się, że dla Was również jest to czytelne. Enter, enter który chyba na Waszą prośbę się pojawił. Spółka w trendzie. Specyficzna, ona bardzo ładną historię miała tutaj między 2018 a 2020 rokiem, a początkiem 2020. Oczywiście wiemy, co tu się wydarzyło, była pandemia. Kurs spadł z 55, tak? Wcześniej zobaczmy, z 17 na 55 piękna historia wzrostu, później z 55 na 15 bardzo bolesne. I tak naprawdę te szczyty sprzed pandemii. A myślę, że, że w przypadku Entera mogę się odwołać do takiej wartości przedpandemicznej, ponieważ przy, później przyda nam się to przy analizie IMS-u, bo, bo IMS też na pandemii dosyć mocno o, oberwał, więc Enter dopiero w roku 2024 pokonał szczyty, szczyty przedpandemiczne. No i można powiedzieć, że od jesieni 2022 jesteśmy znowu w trendzie wzrostowym. On to gdzieś nam wystartował w okolicy 22 zł. Podskoczyliśmy na 75 i rynek w tym momencie robi coś na kształt korekty. No i teraz pytanie, co ten rynek robi, tak, bo, bo to przykuło moją uwagę, oczywiście, przykuło najpierw Waszą uwagę, bo zgłosiliście to w komentarzach, zwróćmy uwagę, był taki ruch impulsowy, jakaś taka powolna korekta, rozciągnięta na w zasadzie pół roku, kolejny ruch impulsowy, oczywiście szczyty, tak jak w przypadku wielu spółek maj, tam pierwszy szczyt był marzec, później szczyt był maj, od tamtego czasu ruch. W dół, no i ostatnie kilka tygodni to jest takie powolne wspinanie się, tak? To jest takie powolne wspinanie się. Pierwszy techniczny opór, myślę, że został pokonany. Można by było zaryzykować taką tezę mocniej bądź słabiej, tak? bo tutaj bym go narysował po tym dołku, tutaj jakiś tam wierzchołek pojedynczy był po, na granicy tego poziomu. Tutaj jakieś takie też już nie chcę wróżyć z pojedynczych świec, bo to czasami potrafi bardzo mylić. Natomiast chcę wam pokazać tę tendencję, że tutaj wydaje się, że rynek nagle zaczyna odbijać. Czy on zaczyna odbijać, zobaczymy. W każdym razie stawiając na taki duży, na duży obrazek, że był ruch impulsowy, półroczna korekta, ruch impulsowy, półroczna mniej więcej korekta, no to stawiając tezę, że teraz mamy, mm, mamy powrót do ruchu wzrostowego, tutaj analityków fundamentalnych, którzy znają spółkę bardziej, możemy prosić o opinię, z czego by to miało wynikać i pod co by to miało być, no można by było zaryzykować tezę, że jest to ciekawe miejsce techniczne. Oczywiście bardzo wyraźne wsparcie na poziomie 56 zł, myślę, że tutaj o ten poziom raczej nie będziemy się Wspierać. on jest tutaj w miarę klarowny, więc mamy 56, mamy 60, potencjalny stop loss tutaj w okolicy, nie wiem, powiedzmy 10%, tak? czyli te 6 zł, żebyśmy nie ustawiali stop lossa dokładnie na wsparciu, tylko trochę poniżej, więc powiedzmy 10% stop loss, zakładając, że jest to kolejny ruch wzrostowy, można by było powiedzieć, że tutaj ta proporcja potencjalnego zysku do ryzyka jest korzystna. W każdym razie do obserwacji, do śledzenia, do budowania własnych scenariuszy, No, Enter. Miejmy nadzieję, że wraca do ruchu wzrostowego, że nie jest to tylko taka czkawka i że podążymy niżej, poniżej 56 zł. Grupa Azoty, Grupa Azoty, również spółka znana, spółka duża, spółka z trudnej branży, nie oszukujmy się. Widać to, myślę, po długoterminowym trendzie, no przynajmniej od tego 2015 roku, czyli już 9 lat, mamy ruchu spadkowego. Wtedy szczyty to było 112 zł, obecnie jesteśmy w okolicy 20 zł, więc też niełatwa historia giełdowa, ale myślę, że duża chemia to nie jest. To nie jest łatwy biznes, zwłaszcza w ostatnich czasach zawirowań i tak dalej, i tak dalej, oczywiście. No, ale nas tu przyciąga analiza techniczna, analiza techniczna, czyli zmaganie się kursu z technicznym oporem około 21 zł. Tak, widzimy ten dołek, bardzo wyraźnie wyznacza nam tutaj punkt oporu. Widzimy również, że. W połowie września tego oporu nie udało się pokonać, no ale być może uda się. Teraz mamy kolejne podejście pod 21 zł. Zobaczymy, co z tego, co z tego wyniknie. Oczywiście nie ma lekko, ponieważ tuż powyżej mamy poziom 22 zł który wydaje mi się, że również jest bardzo znaczącym technicznym oporem. Później niestety znowu nie ma lekko, bo gdzieś tam w okolicy 24,70 mamy kolejny, czy tam kolejny, czy tam kolejny techniczny opór. Więc od strony wzrostowej jest szereg oporów, które mogą nas, nas czy rynek, czy inwestorów do pewnego stopnia powstrzymywać. Natomiast z drugiej strony no, trend wzrostowy po większym ruchu spadkowym wygląda właśnie tak, że się wspinamy po technicznych oporach. Tak, tak jak mówimy o beneficie, że spadamy po kolejnych wsparciach, jeżeli 2400 na beneficie zostanie przełamane, no to sobie będziemy wytyczać kolejne wsparcia i po tych wsparciach będziemy spadać albo, albo nie będziemy. Tak, tutaj przeciwny trend, trend wzrostowy na grupie azoty będzie wyglądał tak, że po prostu będziemy się wspinać po kolejnych oporach. Na razie jesteśmy na takim pierwszym, najbardziej znaczącym technicznym oporze. No gdzieś tam wcześniej może był jakiś w okolicy 18:50, ale już o nim myślę, że zapominamy. Więc jeżeli obserwujecie tego typu spółki, jeżeli chcecie zagrywać na tego typu zwrotach rynkowych, tak, że tutaj coś się może zdarzyć, a jeżeli się zdarzy, no to, to może to oznaczać ruch w kierunku. Nie wiem, wpiszcie sobie dowolną wartość, tak jeżeli tego typu rzeczy lubicie, lubicie analizować. Ja lubię takie rzeczy analizować w dnie bez czy w okolicach, które już mamy na rynku szerokim dosyć mocne spadki i wtedy lubię takie rzeczy analizować w kontekście tego, czy może to już jest okazja, żeby do spółki wejść, tak? czyli jeżeli widzimy spółkę, która się mocno przeceniła, no a tu widzimy, że chociażby od początku 2023 roku mamy spadek z 46 do 16 czy powiedzmy teraz do 21, no to jest spadek o ponad 50%, więc lubię czasami spojrzeć, czy to nie jest jakaś okazja cenowa, inwestycyjna, fundamentalna czy techniczna. Oczywiście z założeniem, że no mamy jakąś konkretną tezę, pod, pod co to miałoby rosnąć, z czego by miała wynikać ta poprawa, poprawa biznesu. No a znajomość tutaj rynku, rynku chemii nie jest to prosta sprawa, to nie są jakieś tam usługi, gdzie kupujemy jeden produkt, czy, czy tam tworzymy jakieś rozwiązanie i, i po prostu odsprzedajemy je z marżą? Tak? Tutaj jest wiele czynników, są duże kapeksy, więc nie jest to prosta analiza. W każdym razie wykres sugeruje, że być może niektórzy z Was, czy niektóre z Was chcieliby się tym zająć. No i IMS. IMS na Waszą prośbę, na Waszą prośbę, ale zastanawiałem się nad tym wykresem podczas przeglądania, podczas wybierania moich spółek, bo, bo tym razem zrobiłem tak, że Najpierw wybrałem moje spółki, a dopiero później zajrzałem w Wasze propozycje. Ja tej spółki nie, nie wziąłem do mojego zestawienia, natomiast zastanawiałem się nad tym przed, z różnych między innymi względów, i tutaj się odwołam troszeczkę do tego Entera i do czasów przedpandemicznych, ponieważ przed pandemią IMS był notowany po 44 zł 5 groszy, to był ten szczyt przed pandemią, później kurs się przecenił, no, był taki podwójny dołek w tym roku 2020, czy najpierw był marcowy, później był tam koniec października, początek listopada, więc wtedy również kurs się przecenił jeszcze niżej, w okolice złotych 80 kilka. No, po tym czasie odbudowa trwała i dopiero dopiero pod koniec 2023 roku udało się wrócić do poziomów przedpandemicznych. Udało się je nawet troszeczkę pokonać, czyli tam okolica 4,60, 4,80. Natomiast teraz kurs spada. No, i zastanawiałem się, dlaczego on spada. Zacząłem się zastanawiać pod kątem technicznym, pod kątem fundamentalnym, no bo paradoksalnie minęło. Minęło 5 lat od tego 2019 roku. Natomiast wyniki IMS-u są takie same, jak w roku 2019, jak w roku 2018, tak? czyli wydawałoby się, że spółka jest już dużo dalej pod kątem rozwoju biznesu, że już dawno zapomnieliśmy, zapomnieliśmy o pandemii, że spółka pozyskała w tym czasie bardzo dużo lokalizacji. No, a jednak wyniki są w zasadzie takie same jak w roku 2018 czy roku 2019, tak? I zastanawiałem się nad tym, dlaczego tak jest. Czy, czy, czy dzisiaj z IMS-em jest coś nie tak? No, oczywiście, ktoś kto śledzi spółkę, wie, że tam jest projekt Closer Music, który generuje straty, w związku z czym no, wyniki skonsolidowane się nie poprawiają, ponieważ o ile sam IMS. Poprawia wyniki, tak to nazwijmy delikatnie. No to o tyle Closer Music te wyniki pogarsza, więc tutaj też warto spoglądać na zysk akcjonariuszy jednostki dominującej itd. itd. W każdym razie no, oczekiwałbym tego tempa wzrostu znacznie szybszego niż spółka prezentuje to obecnie. Widzimy ostatnie, ostatnia sesja, sesja z piątku plus 6,5%, więc można to technicznie traktować jako pewnego rodzaju impuls do tego, że coś na walorze zaczyna się dziać. No wiemy z ESPI, że jest planowana, jest planowana dywidenda zaliczkowa za rok 2024, wypłacana na początku grudnia ma być. Zostało już ogłoszone walne, na które planowałem się wybrać, ale niestety sprawdziłem kalendarz, będę wtedy gdzieś indziej, więc, więc nie odwiedzę spółki tym razem. Natomiast no, będzie też głosowana nowa polityka wynagrodzeń. Dla zarządu i kluczowej kadry zobaczymy, jak tam ta polityka wynagrodzeń wyjdzie, tak bo wiemy, że w 2024 roku nie ma już programu motywacyjnego w samym IMS-ie. Co powinno obniżać koszty, no ale z drugiej strony wiemy, że jest program w Closer Music. Jeżeli teraz się okaże, że wzrost wynagrodzeń zarządu będzie znaczący, no to się okaże, że zobaczymy po prostu, czy brakujący program motywacyjny znajdzie swoje odzwierciedlenie w kosztach wynagrodzeń zarządu i jedno wejdzie w drugie. I dalej będzie obciążało wyniki. W każdym razie IMS fundamentalnie w takim trochę rozkroku, oczywiście, wiem, że to jest branża marketingowa, tam jest najmocniejszy z kwartał czwarty. Kwartał trzeci również bywa mocny, więc. No jest duże oczekiwanie co do tej drugiej połowy roku, że ona będzie lepsza. No, ale faktem jest, że ostatnio rynek się przecenił dosyć znacząco. Okolica 3,50 powstrzymała spadki. Nie było to żadne, żaden okrągły poziom, przynajmniej patrząc na wykresie niekorygowanym o dywidendy. Gdybyśmy patrzyli na wykres korygowany o dywidendy, być może wyglądałoby to troszeczkę, troszeczkę inaczej. Jak wiecie, w tych, w tych filmach i w tych analizach patrzę na wykresy niekorygowane, więc. Tutaj dywidend nie widzimy, są tutaj po prostu luki dywidendowe. W każdym razie IMS wysłał jakiś taki sygnał, że być może coś ciekawego zaczyna się dziać, że być może coś tutaj. Coś tutaj się zadzieje na tyle, żebyśmy mieli jakąś mocniejszą końcówkę roku. No Wiemy, że biznesowo spółka powinna mieć mocniejszą końcówkę roku, czy cenowo kursowo będziemy mieli mocniejszą końcówkę roku, oczywiście przekonamy się w najbliższych dwóch, trzech miesiącach, gdybym miał rysować jakiś techniczny opór. Myślę, że okolica 3,94 zł, czyli z jednej strony. Dno tej korekty z lutego, z drugiej strony gdzieś tam te cienie dolne z pierwszej połowy roku. Więc powiedzmy, że między 3,95 a 4,05 jest taka warstwa, przez którą kurs będzie miał się troszeczkę ciężej technicznie przebić. Jeżeli się przez nią przebije, no to będziemy z kolei traktowali ten poziom jako wsparcie i szukali, szukali ruchu na 4,70, na 4,80, czyli na nowe historyczne maksima. Jako akcjonariusz. Życzę tego i sobie, i Wam. No, Grupa Kenty. Dużo się zadziałało na kursie ostatnimi czasy. Zadziało się w tym kontekście, że pokazały się wyniki za trzeci kwartał. No i spółka również ogłosiła, że jest ryzyko niedowiezienia prognozy. Grupa Kenty słynęła z tego, że prognozy przeszacowywała, przebijała prognozy, że one były stawiane śmiało i były jeszcze poprawiane. W tym momencie no, pojawiło się to ryzyko, że one zostaną niedowiezione. Sesja z czwartku minus 10, sesja z piątku minus 4,2. Ja szczerze przyznam, nie wczytywałem się aż tak mocno w te wyniki i w te prognozy, ponieważ ja moje akcje sprzedałem. Sprzedałem je... Nie pamiętam, już teraz napisałem o tym na Twitterze, ale prawdopodobnie gdzieś tutaj, czyli gdzieś tam w okolicy 820 zł. Tutaj jest luka dywidendowa, więc tutaj jeszcze jakaś tam dywidenda by wpadła. Natomiast ja sprzedałem swoje akcje gdzieś, chyba tutaj, gdzieś tam w okolicy lipca, sierpnia. Tak mi się wydaje, tak? czyli rozstałem się z papierem, skasowałem około 60% zysku, no, wychodząc z założenia, że wycena wskaźnikowa już jest dosyć wymagająca, mam fajny zysk, który można by było wziąć i z drugiej strony oczywiście no, tendencje na wigu czy tam na wig 20 były pewnego rodzaju niepokojące, a wiemy, że Kenty duża spółka publiczna, więc ona też podlega tym wahaniom z wig 20, więc widzimy w tym momencie bardzo wyraźny, bardzo mocny techniczny opór na poziomie 840, na wykresie niekorygowanym od dywidendy no on jest bardzo mocny, no, i zaczynamy się zastanawiać, co od spodu, tak, czyli co tutaj mogłoby nam te, te spadki powstrzymać. Jesteśmy, tak jak troszeczkę mówiłem o tej fazie, mm, fazie spadków, że w przypadku 11 bitu, no to mija już miesiąc i. I może czas już na jakieś odreagowanie. Tak? Na grupie kęty dopiero druga sesja tych spadków minęła, takich najgwałtowniejszych, więc wydaje się, że ten potencjał do spadku jest jeszcze, no nie powiem, że znaczący, ale na pewno jeszcze się nie wyczerpał. Na pewno. No, wydaje mi się, że się jeszcze nie wyczerpał. Gdybym miał wyznaczać wsparcia techniczne, to najpierw 660, po tym dołku z lutego i jednocześnie odznaczający tegoroczne minima, tak? bo widzimy, że w ujęciu cenowym grupa kenty jest już na stracie, no gdybyśmy to skorygowali o dywidendę, to tutaj trzeba by to było dokładnie przeliczyć, natomiast w ujęciu cenowym jesteśmy już w tym roku na stracie i niewiele nas dzieli, bo zaledwie 20, 20 kilka złotych, czy to 30 złotych od ustanowienia tegorocznych minimumów cenowych, tak? jeżeli nie 650, 660, no to z kolei kolejny poziom 620, więc no co do oczywiście losów spółki nie mamy większych obaw, tutaj nie jest tak, że spółka się kończy i i w ogóle grupa Kenty się kończy, chociaż znamy spółki typu, typu Eurocash, które, które rosły przez długi, długi czas, były w WIG-20, po czym w pewnym momencie spadły. tak Kenty mają kapitalizację kilku miliardów złotych, Żabka ma około 20, tak? więc być może grupa Kenty zostanie zastąpiona, czy, czy inna spółka. no Oczywiście to nie jest najmniejsza spółka w WIG-20, więc tam są inni kandydaci, którzy mogliby wylecieć. W każdym razie. No, nie jest niemożliwe, żeby dobre spółki rosnące przez lata zmieniały trend drastycznie. Na razie myślę, że akurat tej spółce to nie grozi, jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby o tym mówić. Natomiast no, być może kończy się, czy nawet zakończył się ruch wzrostowy, który mieliśmy przez ostatnie dwa lata. Widzimy, że z poziomów 440 do poziomów 920 no, udało się pięknie wzrosnąć to też nie jest mały walor więc hossa dopisała no ale obecnie z poziomu 920 na 680 no minus tamta dywidenda która nam troszeczkę to koryguje ale na grupie kęty wydaje mi się że na razie mamy no że ona szybko nie może nie tyle szybko natomiast wydaje mi się że jeszcze spadki się nie wyczerpały i wydaje mi się, że jeszcze potrzebujemy przynajmniej kilku miesięcy, żeby tą sytuację wystudzić, ostudzić. No, oczywiście potrzebujemy, potrzebujemy jakiegoś tam wsparcia ze strony biznesu, tak? no bo to wykres się nie rysuje na podstawie samej spekulacji czy techniki, ale również na podstawie biznesu, więc czekamy, co tam z biznesu popłynie. Znowu się rozgadałem, ostatnia spółka na dziś XTB. XTB, które również jest w pięknym trendzie wzrostowym, jest to spółka, którą wymieniałem jako jedna z tych, które bardzo mocno rosną tam obok elektroników. Timu, spółki Voxel i synektika. Tak. No, myślę, że znamy wszyscy te spółki, bo one są bardzo popularne i ciągle odmieniane przez wszystkie przypadki, ale znowuż zobaczmy XTB, który swój szczyt miało, Uwaga, uwaga, w maju, tak jak wiele innych spółek, i od tamtego czasu no, ta tendencja na wierzchołkach jest wyraźna. Tak, jest wyraźna, więc mija już w zasadzie 5 miesięcy. Odkąd nie udało nam się dobić do tego szczytu? Pięć miesięcy od szczytu. Rysuje nam się taka formacja, która nawet do pewnego stopnia była formacją spadkową, no bo widzimy pierwszy dołek w korekcie, jeszcze niewinny. Później był drugi dołek, tam się chyba w Hiszpanii coś tam, jakiś nadzór. Do czegoś przyczepił. Nie pamiętam już szczegółowo, co to było, tak? Więc widzimy, że już tutaj ta korekta w dużej mierze też liznęła trochę zasięgów z 76 zł do 56 zł. No i w tym momencie jesteśmy, no jesteśmy co prawda po pozytywnej rekomendacji Trigona, więc tutaj była ta dobra sesja z, z 21 października plus 6%, tak? Ona troszeczkę oddaliła nam to ryzyko ryzyko spadków. ryzyko spadków, które ja widziałbym w okolicy 58 zł. Tak? Oczywiście możemy sobie rysować te poziomy ostrzegawcze, wcześniej na poziomie 60 zł, natomiast zwróćmy uwagę, że poniżej tych poziomów no coś się kończy, tak, coś się kończy, coś się zaczyna, jak mówi, jak mówi klasyka, czyli będziemy mówić o poziomach najniższych od. No może jeszcze nie najniższych w tym roku, na razie najniższych od kwietnia, no ale poziomy najniższe od kwietnia, kiedy mamy końcówkę października, to będą poziomy najniższe od pół roku. Dla kogoś, kto kupił akcję gdzieś tam po kilka złotych, poniżej 10 zł, no z pewnością nie będzie to dramat, tak? natomiast wiemy, że w tego typu ruchach jest bardzo wielu pasażerów, którzy się zabrali po drodze pod wzrostową narrację. No jeżeli ta narracja się kończy, no to często te ruchy na kursie bywają nerwowe, więc w przypadku XTB... Układ wierzchołków jest bardzo znaczący, i tak naprawdę to będzie przesądzało nam, czy w którą stronę ten, ten ruch podąży tak czyli od strony spadkowej. No, mamy bardzo wyraźnie wyraźnie zarysowane poziomy ostrzegawcze od strony wzrostowej tych poziomów też kilka jest tak jest 70 jest 72 no i wreszcie jest okolica 74 75 76 złotych. No, zróbmy już niech będzie te 76 złotych tak? czyli są bardzo wyraźne opory. Są bardzo wyraźne wsparcia, natomiast to, na co zwracam uwagę, to jest ta przedłużająca się nerwowość, przedłużająca się konsolidacja z lekkim takim dryfem spadkowym. Na razie jeszcze. Nie wygląda to super groźnie, no ale jak zaraz, jeśli by się zaraz okazało, że docieramy w okolice 60 zł, zacznie się robić nerwowo, przynajmniej tak to odbieram. I tutaj, abstrahując zupełnie od tego, czy, czy wycena jest atrakcyjna, nieatrakcyjna i jak ona dyskontuje przyszłość na spółce. Nie mierzę niestety czasu nagrania, mam wrażenie, że, że ona jest dłuższa niż zwykle, więc już nie przedłużam. Widzicie mniej więcej, co się dzieje na rynku, z pewnością widzicie. Układ na głównych indeksach, który jest układem spadkowym. Jeżeli teraz nie przydarzy nam się żaden impuls wzrostowy, tylko będziemy mieli kontynuację przeceny, no to WIG-20 może zawitać na tegoroczne minima, a wiele innych spółek również może kontynuować ruch spadkowy. Mamy taki rynek. Miałem pewnego rodzaju dyskomfort, ponieważ ja zwiększyłem pulę gotówki w portfelu, posprzedawałem trochę spółek, więc, więc tej gotówki siło rzeczy się pojawiło więcej. I jeszcze do niedawna miałem takie poczucie, że niedobrze nie mi, mi było z tą gotówką, tak? że Mam trochę za dużo gotówki, ale jak przejrzałem rynek, przejrzałem wszystkie spółki z rynku głównego, zobaczyłem, ile mamy trendów spadkowych na szerokim rynku, że de facto szeroki rynek jest w trendzie spadkowym. Zrobiło mi się lepiej, bo to rokuje na trend spadkowy, jak rokuje na trend spadkowy, to rokuje na przeceny, na tańsze zakupy, więc czuję się w tym momencie dużo bardziej komfortowo z gotówką. No i zobaczymy, co dalej. tak? Może tą gotówkę gdzieś tam na pół roku, na rok ulokuję w jakieś bezpieczne instrumenty. Może za to kupię na ZDAKa, jeszcze zobaczymy. W każdym razie mam więcej gotówki. Robiłem sobie zestawienie, nie pamiętam, ale mam najwięcej gotówki od. Od chyba dwóch lat, więc to też, to też analizując mój portfel, myślę, że o czymś świadczy. No, ja się spodziewam generalnie kontynuacji przeceny na rynku jako takim, no i oczywiście na głównych indeksach. To wszystko na dzień dzisiejszy. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia i cześć.